Siemano wszystkim, z tej strony Febra, to jest kolejny odcinek z gry This War of Mine. Kontynuujemy sobie oczywiście nasz drugi scenariusz. No i mamy chyba... na dzień 24. Tak, już teraz próbowałem sobie przypomnieć, czy to już jest ponad 20, czy jeszcze poniżej. Ale jak widać, powyżej 20. Zbliża się zima, bo słuchajcie, robi się zimno. Natomiast drewna i opału nam nie brakuje. Dzisiaj widzę, nie przynieśliśmy zbyt wiele, ale to chyba... Gdzie my byliśmy? Aha! Czekajcie, niech ja się zastanowię, zanim tam kontynuuję, żeby wiecie, czas nie leciał. Czy my w supermarkecie... mamy coś jeszcze do zbierania? Tam nie było nic do przepiłowania, nie? Nie, to w bliźniaku było do przepiłowania, tutaj nie. Czyli supermarket jest ogołocony do zera chyba. Tak mi się wydaje. Zresztą dobra, to jeszcze sobie będziemy mogli w miarę zweryfikować. Ty się idź połóż. Jak stoimy z wodą? Kiepsko, cukier dobrze. Jest tylko 13 stopni. Podłóż. Szkoda, że warzywek nie mamy, kurczę. Zbierz to. Ile mamy tego? 2 dopiero. Jesus Christ. Dobra, ale... cholera, w ogóle tych... znowu materiałów nie mamy, żeby zrobić te filtry zasrane. To jest... no, bardzo niedobrze. Na handel mamy tylko to. I to. I jeszcze jedną połamaną strzelbę. Właśnie, czemu ja jej... aha, jeszcze nie naprawiłem, bo nie mamy materiałów chyba. Ty się połóż, bo ty jesteś zmęczony. A, możemy, dobra. Wspaniale. Ty, niewyspany, głodny. Ale to, że jest niewyspany, nie znaczy, że jest zmęczony, więc on się jak gdyby nie musi wcale kłaść. Może nam złota rączka zrobi fotel, tylko chyba bez tych materiałów się nie da. No dokładnie, 4 materiały by trzeba było. No zobaczmy, co tutaj trzeba na ulepszenie tego naszego, tej naszej kuchenki, bo też by się to przydało zrobić. Tylko 16 tego. To mamy, idealnie, drewno to tam wiadomo. No i to wiadomo, że jest, czyli 16 tego by trzeba było gdzieś znaleźć. Dobra. Znaczy w ogóle by się przydało te materiały znaleźć, kurczę. Teraz tak, raport sytuacyjny. Głodny, głodna, głodny, głodny, głodny. Wszyscy są po razie głodni, więc trzeba by było jak najwięcej warzywek znaleźć, żeby zrobić dużo zupy. Tylko że jest znowuż też problem z wodą. Przydałoby się nazbierać, zanim przyjdzie zima. A żeby nazbierać, potrzebujemy materiałów i to od cholery. Nie to. Materiałów. Nie, drobiazgi, sorry. Drobiazgi. Okej. Bimber, no cóż, moglibyśmy teoretycznie nastawić, ale nie chcę wody za bardzo tracić i dzisiaj chyba nikt nie przyjdzie, mi się wydaje. Podłóż jeszcze raz do tego. Ile tu w ogóle mamy? 17, 79, to zlecimy mu, żeby... dobra, ten już się wyspał. To ty się idź połóż, a ty sobie gdzieś tutaj stań. Jesteś głodny, niewyspany, ona tylko głodna. To zrób może trochę tego opału. 19 może zróbmy. Na razie. I w sumie... a ty się chcesz położyć? Bo ty jesteś niewyspany. Aha, nie. Dobra, to ty sobie rób to dalej i zakończymy dzień w takim razie. No bo co? Wiecie, nic tutaj więcej nie wymyślę. Dobra, ty szukasz zapasów, jesteś niewyspany, to sobie śpi. Czuwaj, czuwaj, śpi. I teraz... supermarket, broń bardzo dużo. Um,
Nie. Tam w supermarkecie było po prawej stronie coś, słuchajcie. Łom trzeba było. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Idziemy. No trudno, najwyżej nie znajdziemy nic. Ale wydaje mi się, że tak było. No, tego żeśmy przecież nie otworzyli, przecież my nie braliśmy. O, witam, to znowu ona. Dawaj, to otwieraj. I zaraz zobaczymy, co tutaj. Kurde, to ja tu nie wiem, czy tu nie jest krata. Nie, to są drzwi zabite deskami, dobra. Skoro zostało broni bardzo dużo. Jasne, gwint, 3 diamenciory. I leki. Nie no, słuchajcie, już widzę, że opłacało się wrócić po same te rzeczy, które tutaj były. 3 diamenty to jest bardzo cenna rzecz. Na dodatek lekarstwa, których w ogóle nie mamy. No i 8 naboi. To jest bardzo dużo. Co my tu mamy? No okej. Też nie jest źle i zobaczymy tutaj. Ostatnie pomieszczenie i supermarket będzie ogołocony do zera. Na placu budowy, pamiętacie, też pisało, że bardzo dużo broni. I co się okazało? Że były tam 2 strzelby, co prawda połamane. O, te części. Bardzo dobrze. Materiały. Drobiazgi. Kurde. Nie mogę się tego nauczyć. I troszkę wody. Bardzo mnie to cieszy. Nie no, słuchajcie, no to bardzo się rzeczywiście opłacało tutaj wrócić. Jeszcze tylko sprawdzę, że tutaj żeśmy nic nie zostawili. Tak na 100%, a nawet 200%. I będziemy spadać i tutaj już generalnie nie mam nic do szukania. Sprawdź jeszcze tutaj. Nic. Jeszcze nie wiem, czy tutaj coś nie zostawiłem. Przebiegniemy się, co prawda musimy tutaj drzwi otworzyć. Nie, nic tutaj nie zostawiłem, jeszcze tylko sprawdzimy dach. I to by było na tyle z tego miejsca. Nic nie zostało. Okej, ale bardzo, bardzo dobrze, że tutaj wróciliśmy. Dobrze, że sobie przypomniałem o tym łomie. Jeszcze nie byłem pewien, czy to piła nie jest potrzebna, ale na całe szczęście nie była potrzebna. Robi się bardzo zimno, ale my się tym za bardzo nie przejmujemy. To znaczy, w sumie się przejmujemy, bo teraz, żeby uzyskać wodę, będzie bardzo ciężko. Chyba zaczyna się kiepsko czuć. Cholera jasna. Podłóż natychmiast do kominka. Lekko chora. Jesus Christ. Czyli ona musi wziąć leki i się położyć niestety. Ty się na pewno musisz położyć. No i nie zdobyliśmy warzyw niestety. Wszyscy narzekają na głód. O, tylko Paweł jest głodny, a reszta jest bardzo głodna. Nie, ona też jest tylko głodna. 3 osoby bardzo głodne. Bruno jako kucharz może zje sobie puszkę. Jesus, ja w ogóle nie widziałem, że już to jest dawno. Chyba, że wcześniej tego jeszcze nie było. Prawdopodobnie to już drugi dzień tu leży, słuchajcie, bo już dawno nie patrzyłem na to. Podłóż oczywiście przynętę. I pójdź może zbierz trochę śniegu, bo chyba wydaje mi się, że będziemy musieli śnieg rozmrażać. Bo tu już niestety nie uzyskamy nic z wody. On by chciał troszkę odpocząć. Wiesz co? Zbierz na razie 6 tego śniegu. Wody mamy 7. Ale bez warzyw trochę szkoda byłoby. Czekajcie, mamy 12. Cholera, potrzeba 16 do ulepszenia tej całej kuchenki zakichanej.
Goddammit. Dobra, jak przyjdzie handlarz dzisiaj. Nie, to nie jest handlarz. To jest jakiś typ, kurde. Ej, zobacz, co ten gościu chce. Witam ponownie, jak się... Dziękuję za pomoc. Wszyscy ranni wyzdrowieli i wrócili do domów. Jeden z nich potrzebuje jednak opatrunków, a moje zapasy się wyczerpały. Mogę na ciebie liczyć? Potrzebuję. Czekaj, chwila. Mamy trzy, jasne. Tak. Ty kontynuuj. Ty zamknij drzwi, co by nie pizgało za wiele. Idź jeszcze podłóż. Pam, 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 pam. 32, spoko. Tej zimy w tym scenariuszu o... właśnie... Zimno się martwić nie muszę. Ty jesteś głodny. Idź się połóż. Ty sobie idź siądź. I teraz nie wiem, czy kurczę robić te posiłki. Czy nie? Bo handlarz już dzisiaj na pewno nie przyjdzie. Ja bym poczekał jeszcze jedną noc. I zrobił następnej. My w ogóle mamy już w razie czego właśnie jedną strzelbę do sprzedania, 3 diamenty, 2 bimbry, 1 tytoń, 1 to, zioła i tyle. No i jeszcze tutaj też 2 rzeczy takie pewne do sprzedania. Dobra, zakończymy chyba ten dzień. Znaczy, no właśnie. Znowu kurde... Będzie tak, że... Ktoś zachoruje, bo będzie za zimno. Tutaj nie można więcej podłożyć, właśnie to jest głupie. Poczekamy, aż się zmniejszy do 5, podłożymy i wtedy damy koniec dnia. Ale to i tak, do jutra, do rana będzie kurde 3 tylko i znowu będzie zimno. No ale co ja mogę poradzić? Tylko tyle można włożyć. Mógłbym teoretycznie czekać do aż ostatniej chwili i włożyć na maksa, ale sam nie wiem. Ale dobrze, że ulepszyłem ten kominek zanim właśnie się zaczęła ta zima cała. Okej. Okay. Dokładamy. Musimy znaleźć jedzenie. Chłopie, jedzenie my mamy, tylko nie mamy za bardzo wody. I w tym jest problem. O, shit. Dobra, musimy iść do hotelu handlować. A główny plac? Zachować ostrożność. Centrum jest... targowisko, na którym prowadzony jest handel wymienny, być może uda się... Okej, czyli główny plac to jest handel, w hotelu też handlować możemy, natomiast w hotelu jeszcze w ogóle nie byliśmy, a tam można pozbierać jakieś ewentualnie rzeczy. I tam myślę, że się udamy dzisiaj. Szukaj zapasów. Jesteś zmęczony, to śpi. Czuwaj, czuwaj. Ty śpi, bo ty jesteś chora. I udamy się właśnie do hotelu. A starówka co to było? Także prowadzonych zarówno przez... odkąd jednak w pobliskich górach rozlokowało się wojsko, jest tu dość niebezpiecznie. Choć może warto byłoby zaryzykować, by zdobyć trochę zapasów. Nie. To na pewno nie. Dobra, lecimy do hotelu posterunek wojska. No to na pewno byłoby... To na pewno byłby dobry wybór. Do tego nie musimy brać tutaj łomu. Myślę, że w hotelu będą przyjaźni, tak jak ostatnio. Mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. I na razie pójdziemy, nie będziemy handlować. Pozbieramy to, co się da. Może. A handel sobie zostawimy na później.
Natomiast miejmy nadzieję, że nie będą wrogo nastawieni w przeciwieństwie właśnie do tego, co było kiedyś. Hotel do hotelu, wchodzimy teraz od drugiej strony, same śmieci, nic ciekawego. Na razie powoli, bo no mówię, nie wiem, czy będą równie nastawieni tak... znowu śmieci, ja pierdziele. Czy będą nastawieni właśnie... Kurde, trzy razy musielibyśmy się przekopać, nie mamy za bardzo na to czasu. Aha, my teraz od drugiej strony wchodzimy, dobra. Ale nie, troszeczkę inaczej to mimo wszystko wygląda, serio. A tu na górę nigdzie wejść nie mogę, zobaczmy tutaj. Pierdzielić, nikogo nie ma. Zamknięte. Kurde, musimy się jednak przekopać. Bez łopaty będzie, kurde, ciekawie. A w ogóle ktoś tu jest? Bo wcześniej tutaj to piętro było całe. I gościu siedział tutaj. I oferował handel, a teraz... Kurczę, czy w tym scenariuszu nie ma możliwości handlu? W hotelu? Czyżby naprawdę tak zmienili? To może trzeba w takim razie uważać, bo może w tym momencie... w tym scenariuszu wcale ci ludzie nie będą, kurczę, przyjaźni. Więc musimy się raczej mieć na baczności, aczkolwiek jak na razie ja powiem wam szczerze, że nie widzę ani nie słyszę żadnych takich właśnie tych odgłosów, tych takich czerwonych kółek, że ktoś niby gdzieś tam jest, nie? Gdyby ktoś tutaj był, to tak raczej powinno to być słychać. A z tego co ja widzę, nie ma nikogo, chyba że ktoś, nie wiem, śpi. Kurde, ale to my tutaj dużo nie zdziałamy. To widzicie, dobrze, że nie wziąłem nic na handel, no bo zajęłoby mi to tylko miejsce niepotrzebnie. Tu rzeczywiście przydałaby się łopata, bo jest strasznie dużo tych kupek do przekopania. Ja dzisiejszą noc spędzę na przekopywaniu tego, wezmę te dwie rzeczy i trzeba będzie spadać, no bo to zabraknie czasu. Chyba że tu na górę wejdziemy od razu. Biegaj, nawet pierdziel to, kurde, że czy ktoś tu jest, czy nie, czy nastawiony dobrze, czy nie, w dupie to mam. Nie mam zamiaru wyjść z pustymi rękoma. O fuck. Czekajcie. Co ty będziesz robił? Dobędę swojego miecza? Co kombinuję, że nic groźnego. No nie, no gościu, daj sobie spokój. Przeszukuję sobie. Ale nie mów nikomu, no. Dobra, czyli gościu nie jest źle nastawiony, ja pierdzielę, bo już chciałem spieprzać, nie? Kto ci słucha? Weź mi gościu na nie strasz, ja pierdzielę. Aha, spoko. Kurde, no czas się kończy, ja prawie nic nie mam. Dobra, ty, ale przestań mi pieprzyć, kurde. To jest kolejna taka postać tego typu, jak w supermarkecie ta babka była. Że ona chodzi za mną i coś tam gada, no... Pff. Mam robotę tutaj do wykonania, nie wszedłem tutaj sobie pogawędzić, nie? Kurde, no bez łopaty, no to nie, no to będzie żenada. Szybko, szybko, szybko. Nie wiem nawet, czy zdążę te dwie rzeczy wziąć i spieprzać będzie trzeba. Dobra, on sobie już poszedł. Wiem, że przydałaby ci się łopata, stary, nie spodziewałem się, że to będzie taki Saigon i syf. On idzie chyba drzwi zamknąć, nie? Czy nie? Ciekawe, czego on szuka. Kurde, czas się kończy, ja pierdzielę. Nawet nie wiem, czy zdążę to do końca przekopać. Ten czas tak spieprza. Jeszcze przez niego, kurde, tak się, wiecie, pamiętałem tutaj góra, dół, bo nie wiedziałem, co on będzie robić, nie? A my nie mamy żadnej broni przy sobie. Ani łomu, ani noża, a tym bardziej broni.
czemu on tak hałasuje? Kurde, weź gościu. Zajmij się sobą. Ja dziękuję. Prawie nic. Będziemy musieli tu wrócić, ale ja chcę coś znaleźć. Nie chcę wrócić z pustymi rękoma aż tak bardzo. Bo niewiele tutaj znalazłem. No, mam już niecałą godzinę. Streszczaj się. Ja pierdzielę, co tak mało? Kurde, nie, no do wyjścia. Ja nie będę ryzykować. Do wyjścia. Jest. O, kiepsko. Kiepska ta była noc, bardzo. W dalszym ciągu w tym momencie nie możemy ulepszyć sobie naszej kuchenki. Co za tym idzie, musimy zrobić już dzisiaj posiłki obowiązkowo. Pytanie tylko, czy przyjdzie handlarz, który ewentualnie mógłby nam sprzedać warzywa. Okej. Okay. Ty od razu podłóż. Okej. Okay. Bardzo głodna. Bardzo głodny, zmęczony. I ty też jesteś zmęczony i bardzo głodny. Ty jesteś tylko głodny i ty jesteś bardzo głodny, jak i również zmęczony. Tych części jest w dalszym ciągu mało, czyli 12. Poczekamy do tej 11 i zobaczymy, czy facet przyniesie warzywa. Znaczy, czy przyjdzie w ogóle, nie? Powinien przyjść, bo już dawno go nie było. Spokojnie, wszyscy się najecie, kurde, bo mamy sporo tego jedzenia. Także 9 posiłków można byłoby z tego zrobić, natomiast gdybyśmy robili właśnie te podwójne z warzywami, to można ich znacznie więcej zrobić. Tylko, no właśnie, problem też stanowi woda z drugiej strony. Czyli za dużo nie zrobimy. Chyba, że wodę od niego kupimy też. Byle, żeby przyszedł i miał, kurde, warzywa i wodę, bo jakby, jak tego nie będzie mieć, to będzie ciężko. To wtedy zjedzą tylko ci, którzy są bardzo głodni. I to też nie wiem, czy nawet na nich wystarczy. Wiem, że się łatwo rozchorować, dude, ale macie przecież ciepło. Ja podkładam max do kominka, no więc ja wam nie mogę, bo kominek mi na to nie pozwala. 14 stopni to widzicie, już jest... Nie Fahrenheita, absolutnie. Jest handlarz, kurde, w mordę. Dobra, ty chodź, bo ten se czyta książkę. Albo nie. Laska niech przyjdzie. Zawsze to lepiej jak kobieta, nie? Ubijmy interes. No oczywiście, że ubijemy. Stary. Kurde, nie ma warzyw, ale ma pełno wody. Na pewno cukier. I tego ja potrzebuję, jak i tego. Ale lepiej to. Dobra. Troszkę sobie tego weźmiemy. Może wszystko? Bo ostatnio z tym jest bardzo ciężko. Coś jeszcze potrzebujemy? Raczej nie. Dajmy na początek takie rzeczy mniej mi przydatne. Tamte sobie zaoszczędzimy jakby na później. Chyba sobie żartujesz. Damy mu jedną strzelbę i dalej się burzy. Bardzo hojnie z twojej strony. Bardzo hojnie z twojej strony. W takim razie... O, już się burzy, nic z tego. To jeszcze mu damy. To bardzo hojnie z twojej strony. To widzicie, za dużo mu dajemy. Świetnie umowa stoi. No dobra. Przy tym już raczej nie ma... O. O, widzicie, zaoszczędziliśmy jeszcze te dwie rzeczy. Nie, tu już się nie zgodzi. No to jest bardzo mało cenne. Jak widać.
Nie no, tytoń jest bardziej na pewno cenny, a jakbyśmy zabrali to... Nie no, sprawdzałem już tak. O, widzicie. To jest o wiele więcej cenne. To... I dwa razy to? Nie, nie zgadza się. Czyli zabieramy to i dajemy raz to. No i świetnie, u was stoi zgoda. Tyle, gościu, tyle. Nic tutaj więcej nie będziemy działać. I teraz tak. Złota rączka. Idziesz ulepszyć. Zmęczony. Połóż się. Nikt już nie jest zmęczony oprócz tamtego, co się położył. Nie może być. Dobra, i ty zaraz tam pójdziesz zrobić filtry. A my, no niestety, no widzicie. Tutaj z jednego mięsa mamy jedną porcję, a tu z jednego mamy dwie. Ale pod warunkiem, że mamy warzywa. I tu zużywamy trzy wody, aha, tutaj dwa. No ale widzicie, tutaj jeden opał i tutaj, przy tej zupie, no niestety. Ile osób jest bardzo głodnych? Trzy chyba tylko. Zrobimy trzy, a ty zrób nam trzy filtry. Raz, dwa, trzy, cztery. To jednak jeszcze jedną. Będzie jeszcze jeden posiłek, będzie musiał zrobić. Ty nie jesteś głodny. Okej, okay, ona sobie zje. Ty idź zjedz. I ty idź zjedz. I wtedy kucharz dorobi jeszcze jeden. Dobra. No. Oh, come on. I zrób jeszcze jeden. Tu oczywiście wodę możemy w tym momencie zrobić, ale to za chwilę. Zrób. I kto jest jeszcze tam bardzo głodny? O, dokończ. Chyba on, tak. Ale on na razie śpi. Ale mnie to nie obchodzi. Idź zjedz, bo trzeba będzie nastawić wodę, żeby się robiła. Ile mamy aktualnie wody? 9. 9. Dobra, idź się połóż. Bo w tym momencie musimy troszkę opału też tracić. 12 wody w ten sposób uzyskamy. Dobra. Wody, ile mamy tego? 11. Zastanawiam się nad fotelem, bo to... Ale pierdzielić. Woda jest ważniejsza. Dobra, chwila, tu jeszcze on dokończy. 21, spoko. No, a już chyba nie zdąży tego trzeciego. Do 7:30 chyba jest czas. Dobra. I nastawimy jeszcze trzy razy. A ty przez noc możesz trochę opału znowu narąbać. 18. I gitara. A ty szybko jeszcze dołóż jeden opał. Haha! Idealnie, słuchajcie. Idealnie. Szukaj zapasów. Czuwaj. Czuwaj, śpi, śpi. Idziemy oczywiście znowu do hotelu. Weźmy na wszelki wypadek tym razem łom. Ale
Znaczy, to nie chodzi tutaj o obronę, bo tu nie mamy za bardzo przed kim się bronić w chwili obecnej. Tylko mi chodzi o ewentualne otwieranie jakichś drzwi czy innych rzeczy. Tam ktoś na górze chodzi, ale to chyba raczej ten gość znowu. Nice rzeczy, zobacz, czy tu jesteś na zewnątrz? Nie. Czy ten gość jest przyjaźnie nastawiony? A, to nie jest w ogóle gość, to jest szczur chyba. Ta. Czyli możemy po cichu sobie to wziąć. Nikt nie widzi. Tererateta. Znowu to samo. Tutaj przechodzić nie musimy, niepotrzebne nam jest to. Nikt nie widział. Wejdziesz tu na górę? Kurde. Okej. Ja tu w ogóle już nikogo nie widzę totalnie. O, jest facet. Ale on tam. Idzie do nas chyba. Jak najszybciej pozbierajmy te rzeczy. Oh my fucking god. Tam gdzie jest łapa, pamiętajcie, że bez problemu możemy takie rzeczy brać. Natomiast tam gdzie jest ręka taka biorąca taki powiedzmy ten, nie wiem, diament czy jak to, nie wiem czego to jest, to tam już niestety nie polecam. Bo to jest już wtedy kradzież. Natomiast jak jest taka cała dłoń, możemy spokojnie śmiało brać. Do tego się nikt nie ma prawa przyczepić. Chyba, że wiecie, jesteśmy w supermarkecie i jest grupa jakichś innych gości, którzy też coś szukają. Jasne, gwint, nie, no my jesteśmy ustawieni, słuchajcie, do końca gry z tymi rzeczami. Bardzo cenne rzeczy. O, i na przykład, o, to jest kradzież. A to jest zwykłe przeszukiwanie. Ale ja tutaj kraść nie będę. Bo tu i tak jest sporo takich dobrych rzeczy. Natomiast szkoda, że handlu tutaj nie mamy. Nie mamy możliwości handlu. Wejść, wyjść tutaj. Wydaje mi się, że też coś było. Tu też nie, nie? O, no, on se tam coś szuka, nie? Nie, dobra, chyba to stąd spadamy, nie? Moglibyśmy w sumie... Nie, już miejsca nie mamy. Nie będziemy go okradać. Spadamy. Nie wiem, czy tu jeszcze do hotelu wrócimy. Ewentualnie zobaczymy, co tam zostało, nie? Z tych rzeczy okradzionych, bo... Tam, gdzie możemy kraść, bo gościu jest sam na cały hotel, no bez kitu. I on nie jest na dodatek nastawiony negatywnie. Natomiast my, słuchajcie, w tym odcinku już będziemy się żegnać. Mamy 30 minut, nawet ponad. Tak więc tylko zobaczymy raport. On zaatakowano nas, ale tu raczej nie powinni. Okej, okay, kiepsko się czuć. Czyli on musi wziąć leki, których chyba nie mamy. Ale to się okaże w przyszłym odcinku. Póki co, dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa pa.